zawsze wychodzę z założenia, jeżeli ktoś obraża się za prawdę, tak, no to ma problem, tak, ze mną, no bo ja jestem osobą, która tę prawdę powie. Michalski już jest w pole karne, co radzi do Wichniarka, Wichniarek przed nim szczęsny, strzela i gol! Myślę, że ten charakter pomógł mi się też przebić tutaj w Niemczech, no bo jednak fakt, że na początku jak przyjechałem, no nie miałem łatwo. I pierwsze pół roku, czy nawet 7 miesięcy, no to były naprawdę, bym powiedział, takie, no, dla mocnego psychicznie faceta, no bo już byłem, można powiedzieć, dalej od pierwszej jedenastki niż nawet gość, który się zajmował boiskami w Bielefeldzie wtedy, tak. A to, że byłeś Polakiem, miało jakiś wpływ, że Nie, nie? Bo niektórzy mówią, że Polak nie, no musi to być jak ja trzy takie, razy no, mocniej zasuwać dlatego jak i tak ja takie dalej. coś słyszę, no to po prostu to jest właśnie ten problem, tak? Że ktoś nie jest szczery sam sobą, tak? Bo trzeba po prostu powiedzieć, walnąć się w klatę i powiedzieć, okej, jestem na dzień dzisiejszy słabszy, muszę zapieprzać, muszę trenować więcej niż inni, muszę się przestawić, muszę się nauczyć języka, muszę poznać trochę kulturę nowego kraju i później mieć jakby aspiracje do tego, żeby grać, tak? A naprawdę na 10 zawodników, 9 albo nawet 9,5 powie: nie, trener mnie nie lubi, ja jestem najlepszy, wszyscy są nie tacy, ja jestem najlepszy i nie wiem, o co chodzi, dlaczego nie gram, tak? Ten przydomek to ciebie denerwuje? To takie trochę pretensjonalne. Ten Kenis, Artur, tego, śmego. Nie ja sobie go wymyśliłem. Ale pytam się, czy tobie się podoba. No domyślałem się, no już. Aż tak bardzo zakochany w sobie nie jesteś. To jest tu z pozdrowieniami dla Smoka i dla Twaro, także tutaj jest jednak król i to nie ja wymyśliłem, ale to, no. Na pewno było też takie, no miałem gęsią skórkę, jak wychodziłem i faktycznie pół stadionu jakby śpiewało coś takiego, na pewno jest to fajne, tak? I no tutaj mam zdjęcie, chyba najlepsza bramka, jaką strzeliłem w Niemczech z przewrotki. Także to fajna, to była bramka miesiąca. Gegen Herzig, Wichniarek, gegen Herzig, Wichniarek und 3-1 Bielefeld, die Antwort der Arminia auf Aachens Anschlusstor ließ gerade mal 3 Minuten auf sich warten. A wolałeś, kiedy pisali o tobie dziennikarze z Polski czy z Niemiec? Jest to jakaś różnica w Nie, sensie podejścia do zawodu, dla mnie było profesjonalizmu? ważne, żeby pisać o aspektach sportowych. Tak, jeżeli ktokolwiek zaczynał pisać jakieś aspekty, bym powiedział, że nie wiem, atakujące mnie prywatnie czy coś takiego i jakby to wychodziło poza obszary sportowe, no to miałem z tym problem i nie bałem się też powiedzieć pewnym jednym czy drugim dziennikarzom. Nawet innego chciałem tu na Hercie lekko tam poobijać i miałem problem z tym potem duży. My intuition is telling me there'll be better days. I sit in silence and find whenever I meditate. My fears alleviate, my tears evaporate, my faith don't deviate. Pierwszy mój trening w Hercie i Hulk Stevens tam podchodzi do mnie i mówi: no jak tam, młody, jak ci podobał trening? Ja mówię: no super, super, fajny trening. A on mówi: no ale coś, tak widzisz, że coś jest nie tak? Ja mówię: no nie, no wszystko było okej. No nie, no coś jest nie tak, do mnie mówi. A mówił nam przed treningiem, że koszulki mają być w spodenkach. No i faktycznie z moich spodenek wystawał kawałek koszulki. I on zwraca mi na to uwagę. Także wtedy już pomyślałem, że chyba nie będzie między nami chemii. Marcelino i balety i granie, tak? Bo to jednak Brazylijczycy potrafią połączyć, nie? I pobalować i grać na odpowiednim poziomie. I faktycznie to był fajny chłopak, z którym można było fajnie pogadać, ale w niedzielę, tak? Bo on w tygodniu nie rozmawiał po niemiecku, tylko rozmawiał w niedzielę, jak na baniaku przyszedł na trening. To jakoś wtedy każdy z nas wiedział, że on po niemiecku umie mówić. Myślę, że ta liga się dużo nie poprawiła, tak? Poprawiło się co? Poprawiło się tylko transmisję meczów, tak? Czyli jeżeli oglądam je w telewizji, to one wyglądają na miarę ciekawe. Jeżeli jest się na stadionie, no to już jakby wychodzi cała prawda tego poziomu tej ligi. Albo jak się włącza, bym powiedział, ligę angielską po tym, no to nie idzie, jakby to powiedzieć, człowiek uderza w ekran telewizora, bo wydaje się, że coś jest, jakaś pauza wciśnięta. Jestem szczęśliwy, bo zawsze byłem sobą. Zostałem sobą, mimo tego, że miałem naprawdę do czynienia z wieloma osobami czy świadkiem piłkarskim, który nie jest łatwy, tak? Który naprawdę trzeba się przywołać łokciami,
i nie można, bym powiedzieć, tak przejść jakby nienaruszonym. Tak. Jestem tu, gdzie jestem. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem w piłkę i jak to wszystko się potoczyło. Mówię, że na pewno mogłem zagrać być może w lepszych klubach, no ale zagrałem w taki, jaki zagrałem i też jestem z tego dumny. Zdaje sobie pan sprawę, że na chwilę obecną jest pan królem strzelców? Na razie ja tu nie myślę, jestem na boisku, jeszcze 4-5 minut, także myślę, że jeszcze strzelę. Dziękuję bardzo.